Dzisiaj znajdujemy się w SGGW Warszawa. Wykonujemy pokazy kukurydziane sieczkarnią 8500 o mocy maksymalnej 585 koni. Sieczkarnia zredagowana jest dzisiaj z przystawką 8-rzędową Kemper 465 Plus na dużych bębnach. Kemper wyposażony jest w system poziomowania, system naprowadzania na rząd. Następnie, jeżeli chodzi o samą sieczkarnię, wyposażona jest w detektor metali, detektor kamienia, który zabezpiecza nam maszynę przed dostaniem się jakiegokolwiek ciała obcego. Następnie maszyna wyposażona jest w bęben 64-nożowy. Dzisiaj wykonujemy sieczkę na długość 15 mm. Jeżeli chcielibyśmy dłuższą sieczkę robić, powyżej 20 mm, demontujemy połowę noży i sieczkarnia jak najbardziej będzie robić dłuższą sieczkę. Jeżeli chodzi o walce gniotowników, mamy dzisiaj uniwersalne premium KP. Można zastosować jeszcze walce gniotowników X-CAT do dłuższej sieczki dedykowane bardziej. Sama maszyna może zostać wyposażona jeszcze w układ aktywnego napełniania. Niestety w tej maszynie tego dzisiaj nie posiadamy. Jest to system, który sam wychwytuje przyczepę, łapie jej obrys. I jak ustawimy system, czy ma napełniać przyczepę od przodu do tyłu, czy od tyłu do przodu, tak system będzie nam ją uzupełniał. Nasza maszyna pokazowa wyposażona jest w system Harvest Lab. Polega to na badaniu materiału, który kosi, na przykład w suchą masę, w zawartość protein, białka, skrobi. Dzięki temu sieczkarnia również może sama dostosowywać długość cięcia w zależności od suchej masy. Czyli jak mamy im bardziej suchą masę, tym na przykład będzie skracać długość cięcia. Jeżeli chodzi jeszcze o możliwości tego systemu, to jego dużym plusem jest to, że Harvest Lab sam możemy przekładać na przykład na beczkę asenizacyjną lub działać nim stacjonarnie, wykonywać pomiar kiszonki w zimę czy świadczyć usługi badania sieczki. Sieczkarnią pracuje się bardzo dobrze, wszystkie systemy działają poprawnie. Robimy dla SGGW mapy plonu, tak jak tego sobie życzyli. Także wypadliśmy dzisiaj bardzo dobrze, pokaz jest udany.